Cześć Wam, witam Was na naszym kanale Carpe Fazy. Tym razem wybieramy się na specjalne zaproszenie Mirka i Marka na łowisko Barłożne. Jest to stara żwirownia. No ja nagrywam na razie sam, czekam na Adriana, aż do mnie przyjedzie. W ogóle od razu Wam powiem, że ta zasiadka ni cholery nam nie szła, bo cały czas jakby ktoś nam rzucał kłody pod nogi. Ale suma summarum do tej zasiadki doszło, udało się, więc ja zapraszam Was do subskrybowania, oglądania naszego kanału. Co Wam tu mogę jeszcze powiedzieć? No oczywiście będzie to nasza pierwsza zasiadka na żwirowni, więc i moja i Adriana. Nigdy na starej żwirowni żeśmy nie łowili. Liczymy na jakieś fajne rybki, co pokaże, tak jak widzicie, ja na długo, pogoda nie sprzyja, bo co chwilę deszcz pada. Resztę zobaczycie na filmie. Co tu więcej powiedzieć? Wszystkiego dowiecie się później. A ja Was zapraszam do oglądania, lecę wypatrywać Adriana i będziemy biec się rozstawiać, także trzymajcie się i do zobaczyska. Co, godzina czwarta, całą noc nie dawały nam pospać, jakieś popikiwania, dziwne brania. Z Darkiem zmęczeni, ale jest pierwsza ryba wyjazdu, nieduży karpik. Także od razu po braniu parkują w zielu, później Wam pokażemy na przebitkach. No i tak to wygląda, mamy pierwszego miśka, nie wiem, może 4-5 kilo max, nie więcej. Ale piękny lampasik. Piękny, umaszczony. Ciemna rybka. No i co, zagrała. Znowu testowa kuleczka od kalmara, czyli kolejna woda, na której ta kulka daje rybkę. Także co, puszczamy rybę. I ogień dalej. Płyni, rośnie większy. Słuchajcie, jest ryba, po którą przyjechaliśmy, czyli stary mieszkaniec tej żwirowni. Adrian tutaj go już przygotowywuje. Słuchajcie, łowisko wygląda w ten sposób. I tam daleko mamy marker. Ja akurat wywoziłem zestaw, a Adrianek, potworna rola. I słuchajcie, taki oto czarny koniu.
No one jak z wygonina wyglądają, nie? Nie, jest po prostu śliczny, słuchajcie. Ładnie się nie wywalczyła, jak on się pokazał, to piękny grubasek. Ale zobacz, on jest chyba przed targłem. On tak jest przed targłem, jest cały pełny. Grube, nie? Kurwa, jak ja go... A tu nasz łowca. Pokażę, kurde, jak on ma ten. Czekaj, ja go sobie odkręcę. O, jest piękny. Piękny. A, jest śliczny. Zdjęcia musicie ładne odpierdolić. Ty, no ja bym mu 15 lekko dał. On jest... A, jest śliczny. No to kilka słów łowcy. No co, ile, Marek, godzinę? Godzinę. Godzinę w wodzie po przewózce. Widzieliśmy spławy poranne. I co, no noc nam przyniosła 3 brania, jedną rybę. I co? Szybka reakcja przewózka. No i wynagrodziło takim wisiorkiem. Piękna ryba, stara, po taku tutaj przyjechaliśmy. Także co, no robimy sesję do wody. Nie męczymy rybę, ryby. No i czekamy na więcej. Piękna sprawa. To pokaż dzióbka. I zaraz sesja zdjęciowa. Tak jak widzicie, on już parę razy był, bo pysk ma strasznie rozwalony, ale zaraz pójdzie środek. Tak to panowie i panie wygląda. A więc jedziemy. Tu będzie fajnie widać, tutaj go damy na ten. Tu jest płytka, nie? Mhm. Dobra, dobra. Czekaj, muszę tylko tak stanąć, żebym miał, jak cię nagrać. Jak wejść, bo ty wysoki, to zobacz, tam masz płytutko, nie? I tu pod słońce. Leci? Uwaga, cały czas leci. No, puszczamy. No, dla mnie on na więcej wygląda, nie? No słuchajcie, mama wraca do domu i oby dała więcej takich rybek. Zobaczcie, jak pięknie dostojnie odchodzi. Zmęczony, nie? Ale to już było czuć, że to kurwa ładna. Au! I nasz szczęśliwy łowca. Tak jest. Po to tu przyjechali, nie? Cześć kochani, a więc nasz wypad z Barłożna dobiegł końca. Dzięki za obejrzenie. No i co, chciałbym też was przeprosić, bo z przyczyn technicznych ten film wyszedł jaki wyszedł. Miał być inny, ale usunęły mi się pliki. Miało być 20 parę minut filmu, a wyszło nieco ponad 10, także mało. Za to chciałbym was serdecznie przeprosić. No i co, pierwszy nasz wypad na żwirownię. Udało się zrobić parę brań. Dokładnie chyba 5 czy 6. Dwie rybki wylądowały na macie. Także nie jest to zły wynik jak na pierwszy raz na żwirowni. Dzięki dla Marka i dla Milka za zaproszenie. Tak jak mówiłem, ten materiał miał inaczej wyglądać. No niestety z przyczyn technicznych nie będzie wyglądał tak jak miał wyglądać. Ale chcę wam to wynagrodzić i zapraszam was na konkurs. Co trzeba zrobić? Trzeba zasubskrybować nasz kanał Karpiowa Faza, dać like pod tym filmem, napisać w komentarzu biorę udział i polubić Karp Vegas, profil Karp Vegas na Facebooku. Wszystko będzie pod filmem, także nagroda wyświetli się wam tutaj. Co będzie do wygrania? Będzie do wygrania fajny zestaw od firmy Karp Vegas. Także ja was zapraszam do wzięcia udziału. Dzięki, że jesteście z nami. Przepraszam jeszcze raz za materiał i do zobaczycha, piona.